Do herbaty można dodać kuleczki tapioki, czyli to są kulki stworzone z mączki maniokowej. Możemy dodać popping bobe, czyli takie kuleczki, które są, zawierają w sobie intensywny sok o różnych smakach, oraz galaretki zrobione z wody kokosowej, które też są galaretkami o jeszcze innych smakach. To wszystko kumuluje się właśnie w te 8600 wariacji smakowych, jakie można u nas zaznać. Możemy skosztować smaków, które są bardziej smakami tradycyjnymi, bliższymi Europejczykom, ale również, a może przede wszystkim, jest sporo smaków bardziej azjatyckich, czyli takich smaków jak litchi, jak kumkwat, jak taro, jak Assam, czyli te, które są bliższe Tajwanowi, czyli ojczyźnie bubble tea.